Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid Kubacki, z którym rozmawiamy w momencie, kiedy prowadzi w Pucharze Świata, co stawiacie w roli faworyta Mistrzostw Świata w Planicy. Ja wiem, że ty to odsuwasz zawsze, ale to są fakty. Znaczy odsuwam, nie odsuwam, tylko przyjmuję do wiadomości i przechodzę ponad tym tematem, ale jakby to mnie cieszy, bo wiem, że to, że teraz występuję w żółtej koszulce, potwierdza, że jestem dobrze przygotowany do tego sezonu, do wszystkich imprez po drodze i że będę w stanie walczyć o naprawdę fajne wyniki i to jest coś, co mnie napędza tak naprawdę. A te Mistrzostwa Świata w Planicy to jest taka wisienka na tym całozimowym torcie, najdłuższej zimy w historii Pucharu Świata? No na pewno jeden z ważniejszych momentów Mistrzostwa Świata to jest poważna impreza. Fajnie, że w Planicy to będzie też, chociaż w sumie nie tak dawno też mieliśmy dwa razy konkursy w Planicy w trakcie sezonu, ale rzeczywiście to jest takie szczególne miejsce. My tą Planicę najbardziej lubimy za te loty, za końcówkę sezonu, ale właśnie kiedy w trakcie sezonu mamy tam konkursy, to też rzeczywiście ludzie tak czy siak przychodzą, jest naprawdę super atmosfera na skoczni, a to jest coś, co nam dodaje skrzydeł. Mówimy Planicy, myślimy Letalnice, ale tym razem pokażemy światu blutkową Welikankę, kompleks tych dwóch obiektów. Wy tam trenujecie dość często. Jakie to są skocznie? Tak, zgadza się. Tam często nam się zdarza trenować i to są naprawdę fajne skocznie. Zwłaszcza ta skocznia 120. Ona ma naprawdę bardzo wysoką parabolę lotu tuż za progiem. I można tam naprawdę daleko polatać, więc pod tym względem to taki troszeczkę mały mamut. I to też cieszy, bo mimo tego, że skaczemy jednak na mniejszej skoczni, nie na letalnicy, to można poczuć tą atmosferę właśnie lotów. Słoweńcy zawsze tłumnie przybywają pod letalnicę, ale teraz my zapraszamy biało-czerwonych, żeby dopingowali właśnie was, biało-czerwonych skoczków. Oczywiście, no im więcej polskich kibiców, tym lepsza atmosfera na skoczni. Myślę, że razem ze słoweńskimi kibicami i ze wszystkimi innymi, którzy zdecydują się tam być, zrobicie świetną atmosferę, świetne show i będzie naprawdę dużo pozytywnych emocji. Dobrodošli doma, dobrodošli u Planici.